Siemka Tułemka, witam was w kolejnym odcinku Strowów. No i dzisiaj wypadałoby w końcu, tak jak obiecałem, powiedzieć sobie coś o tym odkurzaczu, który jest do Dells czy Geode, prawda? Zacznijmy może od tego, że to jest jeden z modułów, które mamy do wyboru. Znaczy wiecie, są moduły pasywne, tak jak Omnitool, czy ten pojemnik na gaz, można powiedzieć, czy Encharge, prawda? Ale są też takie moduły, których używamy, w sensie wybieramy sobie, takie jak, czy wybieramy sobie, że będziemy mieli tampera, czy właśnie odkurzacz, czy może tą linkę do, wiecie, przyciągania się. Także, czy na przykład barierę, prawda? Właśnie do tych wybieralnych, których możemy mieć tylko dwa, należy właśnie ten odkurzacz. No i teraz, jak już sobie kiedyś mawialiśmy całego Geoda, to może już nie będę do tego wracał, prawda? Jeśli chcecie, to możecie sobie obejrzeć jakieś filmiki na moim kanale, które dotyczą właśnie Geod i wyjaśniają, jak działa cała reszta. A tu dzisiaj skupimy się typowo właśnie na tym jednym module. On już jest tutaj ulepszony na maksa, prawda? Na takich samych zasadach tak naprawdę jak cała reszta, czyli trzeba mieć ten metamater, prawda? No i te materiały z Geod. No i teraz tak, co tutaj robi? Co nam dają te kolejne ulepszenia? Zwiększony zasięg, prawda, tego przyciągania. Kryształy, które zbieramy, zmniejszają, czy tam, no, przywracają nam koszt energii. Tutaj potem jest zmniejszony cooldown na tym, czyli częściej możemy tego używać. Potem przywraca nam gaz. Zebrane kryształy przywracają nam gaz. To bardzo ciekawe, co tu się stało. Przywracają nam gaz, a w Delphs podwajają nam HP regen. Czyli takie w Delphs, no, słabe to jest. Ale tutaj jest ciekawe, że kryształy przywracają nam gaz. To sobie zaraz zobaczymy w dzieł. Zwiększony promień, jeszcze o 100%. Potem mamy, że kryształy redukują cooldowny na innych modułach. Tak, Crystal Module Reduced Equipped Module Cooldowns. No wychodzi na to, że chyba na wszystkich. Też sobie to zobaczymy. Zredukowany koszt energii. Potem, że możemy planty wciągać, to jest bardzo ciekawe, też sobie to sprawdzimy. No i potem, że podwaja nam kryształy, które wciągniemy. Także do Geode będzie to używane właśnie, żeby sobie najczęściej planty pościągać, a do Delphs, żeby sobie ściągnąć moby. No może łatwiej będzie to pokazać jak na razie w Delphs, jak to działa. Chociaż teraz to już troszkę gorzej, no ale zerknijmy sobie, jak to wygląda z tymi mobami w Delphs, prawda? No dobra, jesteśmy i co? Tutaj dużo się pokazać nie da tak naprawdę, bo widać tylko, że przyciągamy te alieny, znaczy te moby, prawda? I wciągamy wszystkie planty. I chodzi mi o Delphs, prawda? Bo wcześniej na samym początku było dużo tych mobów, a teraz to są jakieś pojedyncze sztuki, także tutaj ciężko to pokazać, prawda? No i tyle, co mogę zrobić, to tak naprawdę powyciągać wszystkie kryształki, które są tutaj na ścianach i tak, i te planty i tak dalej, prawda? Nic wielkiego tutaj nie można zrobić. Na sam koniec, jak już pokonacie bossa, tak, pokonamy go, to pojawi nam się taki chłopek, który nam pozwoli zmienić sobie te EQ. Czyli będziemy mogli sobie wybrać spośród naszych 5 modułów, które są takie wybieralne, prawda? Będziemy mogli sobie wybrać dwa, które nas interesują. U tego chłopka? Tak, u tego chłopka. Ogólnie przełączanie między trybami tego zwykłego strzelania, czy właśnie tego geodowego, jest pod tabem. No i teraz jak jesteśmy pod tym tabem, to możemy właśnie używać tego przyciągania i widzicie, możemy sobie pościągać różne pierdoły z całej sali. Dość spory zasięg to ma wciągania i to będzie dopiero widoczne, jak już będziemy w tym właściwym geode. Tutaj tak naprawdę służyło fajnie do ściągania tych wszystkich mobów, ale teraz jest ich strasznie mało, także odkurzacz dużo tutaj stracił pod tym względem, bo fajnie można było cały pokój ściągnąć i rozwalić, a teraz zwykle w pokoju jest jeden mob, dwa, no i to już tutaj dużo zaburza to. Nie można sobie tego tak fajnie poużywać. No, mieliśmy sprawdzić. Cooldowny są skracane na tym. Jeszcze musimy sobie zmienić na coś innego. Co by tutaj na tampera? A niech będzie tamper. Cokolwiek, co ma cooldown. O, to ma dość spory cooldown. Także możemy sobie teraz odpalić kolejny. Gdzie jest kluczyk? Tu jest kluczyk. Możemy sobie odpalić kolejne. I teraz spróbować
czy cooldowny będą się skracały także na tym tamperze, prawda? Czyli teraz jak przyciągniemy jakieś kryształy, zgroty, czy także nam się skróci czas na tym tamperze. Także czekajcie, rzucę go, myk, cyk, o, czyli na wszystkim się skraca. Także, no i oczywiście jakąś tam określoną wartość procentową. Wygląda na to, że jakieś 40% się te cooldowny skracają. Nie wiem, czy tam było napisane, no ale to już nieważne. Po prostu jest zawsze o tą samą wartość skracany czas tych cooldownów. Nawet jak jest więcej tych kryształków, o tutaj na przykład jest więcej, rzućmy tego tampera, cyk, wciągamy. Widzicie, zawsze dokładnie tą samą wartość są skracane. Także nawet jak będzie ten jeden kryształek, to możecie sobie skrócić mniej więcej o te 40%, tak wygląda przynajmniej, te cooldowny. Także tutaj by było tyle, w Jiutni będzie miał dużo większe zastosowanie, tutaj prawie go nie ma. Tak naprawdę, no widzieliście, możemy sobie przyspieszyć tym odkurzaczem co najwyżej te inne moduły i zebrać sobie bardzo nieliczne planty, bo strasznie mało tych plantów tutaj jest. Mobów też nie ma co za bardzo ściągać, bo tych mobów też praktycznie tutaj nie ma. No chyba, że trafią wam się jakieś później pokoje, gdzie jest ich strasznie dużo. No... ale bardzo, bardzo rzadko się to zdarza. Także w tym momencie odkurzacz strasznie stracił dużo w Delphs i jednak zobaczmy, czy w Geode będzie miał dużo większe zastosowanie, prawda? No dobra, mamy jaskinię, w której jest całkiem, całkiem sporo tych kryształków, prawda? No nie wziąłem tampera, który by odsłaniał kolejny, ale nie o to chodzi. Patrzcie, jest całkiem sporo kryształków, prawda? I robimy coś takiego. Aha. No nieźle, prawda? Całkiem sporo tych kryształków zgarnęliśmy, prawda? 285 kryształów za jedno kliknięcie. A może teraz tutaj staniemy sobie? Myk. I co? 132 kryształy zgarnęliśmy. Całkiem sporo, prawda? Patrzcie jeszcze. W ogóle nie wiem, czy zgarnie też te niewidoczne, bo tu też może tak być. Teraz staniemy sobie tutaj. Patrzcie dokładnie, ile mamy procent. Mamy teraz 98,0 będzie. Czekajcie teraz i cyk. O, i podrosło nam troszkę. Także troszkę podnosi nam ten nasz gaz, prawda? No i przy okazji całkiem sporo tych kryształów zgarniamy jednym kliknięciem, prawda? Możemy w paru miejscach się ustawić w tej grocie i sobie troszkę pozgarniać, prawda? I cyk, 51 kryształów. Także parę chwil tak naprawdę i zgarnąłem tutaj całkiem sporo kryształów. No, chyba z 500. Także w tak krótkim czasie tyle kryształów jeszcze tutaj sobie zgarniemy. Myk, 100 kryształów kolejny. Także jestem bardzo zadowolony z tego, jak to kryształy zaciąga. No, powiedzmy, że tutaj można by coś podziałać. Także stańmy sobie na przykład tutaj i sobie wciśnijmy. Pyk. No, nie najgorzej, ale też nie najlepiej, prawda? Ogólnie to jest spoko, bo dzięki temu możemy nawet w trakcie przelatywania, prawda, możemy sobie cały czas klikać. To nie wymaga żadnego skupiania się na tym. Po prostu kiedy mamy, to włączamy i po prostu przelatując sobie przez właśnie te geode, prawda, możemy sobie w czasie tego przelotu, nawet nie będąc w jakichś jaskiniach, po prostu sobie co jakiś czas klikać, prawda? Fajnie do ściągania, całkiem sporo. A teraz znajdźmy jeszcze jakąś jaskinię, w której będą, tak wiecie, skupione koło siebie te roślinki. Tutaj też widzicie, jak teraz jestem, to im się załadowało i też mogę sobie ściągnąć. I zawsze tam parę nam wpadnie tego i zawsze to jest jakiś hajs do przodu, prawda? Także można sobie w ten sposób też farmić. Co prawda, moja kamerka to zasłania, ale mogę wam pokazać, w sumie nie ten tom sobie włączyłem, taką jedną ciekawostkę jeszcze odnośnie tego oto odkurzacza, prawda? Zobaczcie, mamy napełniony tą w 36%. I teraz użyję sobie tego, pościągam sobie kryształki i mamy już 43% napełniony. Także takie zbieranie kryształów ogólnie napełnia nam te tomy. Wcześniej nie wiem, czy to w ogóle było, czy... no, nawet jeśli było, to nie było to tak widoczne. Bo teraz takie jedno ściągnięcie, no to zobaczcie, już 50%, prawda? Także im więcej kryształów zbierzemy, tym więcej nam się procent te tomy napełniają. Także w takich jaskiniach, tak naprawdę taka jedna jaskinia może nam prawie cały tom napełnić, prawda? Także to chciałem wam jeszcze pokazać.
No, powiedzmy, że taka grota może być, bo całkiem dużo tutaj roślinek jest. Bardziej satysfakcjonujący widok byłby z takiej malutkiej groty, prawda? Gdzie byśmy całą zwinęli. No, ale już się troszkę naszukałem i coś nie wiem znaleźć. Także taka mi się wydaje, że będzie jak najbardziej wystarczająca. Także łup. No i zobaczcie te liczby, ile żeśmy pozwijali. Całkiem sporo, jakieś 100 roślinek ponad. Także taki obszar, tako sobie strzeliliśmy jednym przyciśnięciem, prawda? I cyk kolejny. Także jest to naprawdę w tym momencie, jak dla mnie, granie bez tego odkurzacza Geode jest bez sensu, tak naprawdę. Ale za to w Delves wydaje mi się to w tym momencie bardzo słabym narzędziem. Także powiedziałbym tak, że w Delves w tym momencie nie warto tego używać, chyba że zwiększą znowu ilość tych NPC-ów, tych mobów, które nas tam atakują, prawda? Jeśli zwiększą znowu do takiej ilości, jak była wcześniej, że było po kilkanaście w każdym pokoju, to faktycznie ma to sens, żeby taki odkurzacz brać, wszystkie ściągać, prawda, do jednego miejsca i je rozwalać. Ale jeśli jest taka sytuacja, czy taka zostanie sytuacja jak teraz, kiedy w każdym pokoju jest jeden, góra dwa moby, no to nie ma to najmniejszego sensu branie tego odkurzacza, prawda, na Delves. Ale na Geode nie dość, że odnawia nam to, prawda, kryształkami gaz, czyli dłużej możemy tutaj pozostać, to tak naprawdę no, ułatwia nam robotę niesamowicie, ponieważ no, jeśli przyszliście polować na surowce, no to macie problem. To nie ściąga surowców, ale kryształki czy planty, no to chwila bez jakiegoś większego klikania i taka grota jest praktycznie czysta. To samo z kryształami. Przecież no ile to tych kryształów ściągało, prawda? Widzieliście, po 300 nam nawet ściągało na jednego strzała, na jedno kliknięcie. No i dzięki temu też niesamowicie tomy nam uzupełnia. Nawet powiem wam lepiej, jajka nawet te brązowe, jakie znalazłem, prawda? Jakieś tam brązowe jajka były, te jajka też nam ściągało tym. Także powiem wam, że to jest niesamowicie przyspieszające, ułatwiające robotę narzędzie. Właśnie ten odkurzacz, jeśli chodzi o Geode. Także tutaj jest niesamowite tego zastosowanie. Bardzo szybko można się na tym dorobić. No, wiadomo, no. Nie będę tutaj mówił o graczach, którzy mają tam już naprawdę duży, duży Magic Find. To wiadomo, że lepiej sobie pofarmić, ale tutaj, no, takiego początkującego czy średniego gracza, takie jedno wciśnięcie dające tyle kasy, no to jest naprawdę poważny generator pieniędzy. Także myślę, że tutaj warto by się tym zainteresować i nawet zrobić z tego coś, na czym się będzie zarabiać tak naprawdę. Bo zobaczcie, takie kogłejny, no to dobra, po 40, no ale zbieramy ich 30 na raz na przykład. Do tego zbieramy 30 na raz takich kelpów. No to tutaj już jest więcej kaski, prawda? Daydropy są tanie, co prawda, no ale tutaj 180 za sztukę, czyli takim jednym kliknięciem tam zgarnęliśmy tego 30. No to 30 razy te 180 to jest ponad 5000 kasy, prawda? Za jedno kliknięcie. Także naprawdę nie jest to najgorszy hajs, a jeśli ktoś potrzebuje kryształów, no to jest idealne. Po prostu idealne, żeby wchodzić do takiej jaskini z kryształami, klikać cyk cyk, pozbierane i wychodzić. No i przy okazji się tomy napełniają, także bardzo szybko, także to też jest spoko. Zawsze to jakiś tam dodatkowy zarobek. No oczywiście na jakichś wyższych kwiatkach możemy zobaczyć na przykład takie 119 tutaj, prawda? Czy jeszcze jakieś inne te kwiatki były? 49. No oczywiście cena troszkę spadła przez to, że można tak to szybko zbierać. No ale widzicie, tutaj te cave kelpy to chyba jest całkiem znośny zarobek. 180 za jeden przy takim dużym kliknięciu. Tutaj też stówka za jeden. Także te cave kelpy są naprawdę niskotierowe. Można je tam chyba od pierwszego czy drugiego tieru zbierać. Nawet mogę sprawdzić. O, od pierwszego tieru można już zbierać te cave kelpy. Także wystarczy po drodze sobie latać i zbierać i w takie jaskinie wpadać. Które mają dużo tych właśnie plantów, no i tam to już jest zarobos, prawda? Także to by było chyba na tyle. Czyli w sumie podsumowując, już tak na sam koniec,
Ten odkurzacz jest bardzo fajny, polecam go, ale nie na Delfs, tylko na Geos. Tutaj jest niesamowita robota, jaką robi, a w Delfs, no niestety, w tym momencie jest no, bezużytecznym narzędziem. Także to by było na tyle. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, no i oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku.